Warszawska średnica 2050. Witam Was tutaj, cześć i czamy wząż. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z Warszawy Zachodniej, a konkretnie z warszawskiej średnicy 2050. I w poprzednim materiale, do którego macie teraz kartę w opisie, możecie zobaczyć, jak wyglądała przebudowa warszawskiej średnicy, jeżeli chodzi o część przy Warszawie Zachodniej. Natomiast teraz coś innego. Teraz torowisko zachodnie, torowisko, które się znajduje na Odolanach, również realizowane w ramach Warszawy Zachodniej, ponieważ tutaj większość prac aktualnie się odbywa. I zaczynamy od obiektu M03. Będę się tutaj posługiwać nazwami technicznymi, bo nimi najprościej będzie tutaj Wam pokazywać, jak to wszystko wygląda. Będzie to przeplantanka różnych ujęć, zarówno z drona, jak i również bezpośrednio z placu budowy. To jest obiekt M03. Jak widzicie, rozpoczyna się tutaj od takiej wanny, po której pociągi w przyszłości, bardzo dalekiej przyszłości, ale w przyszłości będą zjeżdżać na dół. Tutaj taka ciekawostka, tam co mieliście takie otoczone elementy tymi pomarańczowymi kółkami, to były elementy, gdzie w przyszłości będą postawione słupy od sieci trakcyjnej, ale zanim do tego dojdzie, to najpierw musi wszystko jeszcze powstać. Cały tunel musi powstać, bo to jest oczywiście wstęp do tunelu. Powoli tutaj pociągi będą zjeżdżać na dół, jak i również powoli będzie tutaj torowisko się kończyć. Torowisko mniej więcej w tym rejonie się zakończy, będzie tutaj kozioł oporowy. Natomiast w przyszłości, przepraszam, w przyszłości pociągi będą jechać dalej, skręcać i zjeżdżać na dole pod ziemią w kierunku Odolan, dzięki czemu kolej szybkich prędkości będzie mogła wyjechać z Warszawy całkiem szybko i bez jakichś tutaj większych komplikacji, jeżeli chodzi o kolizje kolejowe. Zwróćcie uwagę też tutaj, jak jest zbudowane to. Oczywiście fundamenty są obszerne, jeżeli chodzi o ten obiekt, natomiast same ściany tutaj, jak widzicie, też są dosyć grube i dosyć potężnych rozmiarów. Tak to mniej więcej wygląda, jak tutaj widzicie z góry. Może i filmy, które tutaj wy widzicie z Warszawy Zachodniej, trwają zazwyczaj po 15-16 minut, ale naprawdę powiem wam, że tak w najkrótszym skrócie muszę już opowiadać, co tutaj się dzieje. Więc no, nie da się robić tych filmów zbytnio krótszych. Musiałbym naprawdę zrobić jakiś maraton, jeżeli chodzi o to. Tutaj mniej więcej teraz, jak widzicie, pomijając to, że tutaj dosyć jest dużo dźwigów, to zaczyna się już część zamknięta. Wcześniej będzie jeszcze element z belekami na górze nad pociągami, natomiast tutaj mamy już faktycznie obiekt zamknięty i powoli on będzie tutaj jeszcze wchodzić trochę do dołu, a torowisko nad nim, bo nad tymi pociągami tutaj, co będą na dole w tunelu, będzie jechać aż 6 torów, także naprawdę będzie tutaj duży ruch. Będzie oczywiście wszystko zamknięte. Tutaj dołączają się dwa pozostałe tory, które będą w tym miejscu przejeżdżać również pod tym całym dużym torowiskiem na środku. Ten jeden tor od szybkiej kolei prędkości, tutaj jest tutaj długi, właśnie najdłuższy, ma zjazd. On po prostu ze samego środka torowiska, po trzy tory z obydwu stron będą, a on po środku będzie wjeżdżać na dół, powoli się wsuwać, podobnie jak jest to przy wjeździe na stację kolejową na lotnisku Chopina w Warszawie. Także tak, jeżeli chcecie mniej więcej obraz, jak to będzie wyglądać, jakąś wizualizację, to mniej więcej tak to będzie wyglądać. A oczywiście z przyczyn technicznych wiemy czemu wizualizacji obiektów tego typu nie ma. No, bo mniej osób się tym interesuje, głównie miłośnicy kolejnictwa. Mało kto, jaka osoba, jako pasażer zwykły, interesuje się tym, jak pociąg dojeżdża do stacji. A nie ukrywam, że to jest ważniejsze nawet czasami od samej stacji, bo to, jak dobrze jest rozplanowane torowisko, świadczy później o tym, jak dobrze pociągi mogą jeździć, jaka jest częstotliwość i dzięki czemu nie ma jakichś większych utrudnień, czy najgorszym wypadku oczywiście opóźnień, z których dobrze wiemy, że PKP jest znane. Także tak to mniej więcej wygląda. Jak tutaj widzicie, ten obiekt się prezentuje. No,
powiedziałbym, że całkiem zacnie to wygląda. Stary obiekt, który tutaj jest w okolicy, widzicie, taki zjazd tej kolejowy, to on będzie zostanie całkowicie usunięty. Tutaj jest płyta właśnie z zjazdem już bezpośrednio dla tych trzech torów. Jak widzicie, jest zalewana powoli tutaj ten wielki obszar, bo to jest naprawdę ogromny obiekt. Jest wylewany beton i tutaj będzie to wszystko zamykane. Jeden tor faktycznie będzie wybudowany tutaj na okres już w najbliższym czasie, jak zostanie zamknięty obiekt. Natomiast tak jak mówiłem, kolej szybkich prędkości, czyli dwa tory, będą później. Tu już zaczyna się obiekt M02 i to jest obiekt, który nachodzi na ten poprzedni, czyli M103. Ale tutaj mniej więcej możecie zobaczyć, że już faktycznie w środku jest zasypywany. Tutaj również w głównej mierze chodzi o jeden tor na większości odcinka, ponieważ najpierw jeden tor musi wjechać na górę, żeby przejechać oczywiście nad drugim, innym. I zaraz to zobaczycie mniej więcej, jak to wygląda. Tutaj macie jeszcze raz szybko M03, który widzieliście, i tutaj już zaczyna się obiekt M02, który w środku zaczyna być zasypywany powoli ziemią, piaskiem i różnymi innymi materiałami. Tutaj widzicie, są elementy czarne, jest wykańczane to wszystko w środku jeszcze, żeby piasek oczywiście, czy jakakolwiek woda, nie ma tutaj żadnego wpływu faktycznie na obiekt w trakcie jego wykorzystywania i na później po prostu, żeby się nie zepsuł. Tak wygląda to na dole, jeśli jesteście ciekawi. Faktycznie na dole jest czarno, jest ciemno i to jest wszystko tutaj na żywo robione. Trochę to wygląda jak jakieś mieszkania, nie będę ukrywać, że takie lokacje, takie lokum byłoby ciekawe, ale to jest oczywiście te przejście, przez które właśnie przechodzę, jest tylko i wyłącznie na okres robót dostępne. Będzie później to całkowicie zasypane, a te przejścia są po to, aby łatwiej podczas budowy było to realizować. Także taka ciekawostka. Tutaj jest kolejny obiekt, oczywiście dalej MZ2, ale kolejny odcinek, w którym faktycznie dolny tor będzie przejrzeć pod tym na górze. Jak widzicie, tamta konstrukcja już ma zadaszenie i w środku jest całkiem nieźle, jeżeli chodzi o samą formę. To jesteśmy teraz na górze, tak wygląda miejsce, gdzie ten drugi tor będzie przejrzeć górą i ominać jakiekolwiek tutaj problemy, jeżeli chodzi o kolizję, i żeby nie było jak najmniej oczywiście skrzyżowań, rozjazdów, no i łuk oczywiście, żeby był jak najmniejszy. Dzięki czemu ten obiekt jest tak długi, bo obiekt MZ2 się ciągnie naprawdę na długim okresie, od oczywiście MZ3 od do MZ1, nawet nachodzi na pozostałe z nich, ale tu też chodzi oczywiście o to, żeby kąt podjazdu pociągu był jak najniższy. Jak widzicie, przy tym obiekcie właściwie większość prac, jeżeli chodzi o samą konstrukcję, jest zakończona. Tutaj dalej jeszcze są podpory, z tego co pamiętam, i trwają prace przy kolejnych elementach, żeby dojechał do obiektów zarówno MZ1, jak i MZ3. Tutaj widzicie, na przykład będzie już wyjazd bezpośrednio tego toru pod kolejny obiekt, który właśnie się nazywa, tak jak przed chwilą powiedziałem, M01. I jest to, co tutaj widzicie. Ten wiadukt kolejowy, stary, który tutaj jeszcze jest, idzie do rozbiórki. Okazało się, że jednak nie jest w najlepszym stanie i będzie musiał zostać całkowicie wyburzony, po czym po całej tutaj akcji będzie pojawił się nowy. Jednakże będzie to robione w spektakularny sposób, mniej więcej podobnie jak przy kładkach zarówno przy Warszawie Głównej, jak przy Warszawie Zachodniej. A mianowicie nowy obiekt, czyli nowy wiadukt kolejowy, który będzie tutaj nad tymi torami, które są 3 na dole, ale tak naprawdę po przebudowie będzie tutaj już ich 5. Czyli pojawi się jeden nowy, bo jeden został aktualnie wyburzony. Ten obiekt nowy, wiaduktowy, zostanie nasunięty nad stary. Dobrze zrozumieliście? Będzie nasunięty. Będzie to proces, który będzie trwać parę miesięcy, najprawdopodobniej ładnych. Cały sam element nasuwania, żeby nic się nie wydarzyło na dole, żeby się nie usunęło, żeby się to nie połamało, żeby to poszło jak najbardziej bezpiecznie. Ale nad działającym najprawdopodobniej obiektem będzie nasuwany nowy obiekt. Także powiem wam, całkiem nieźle. Swoją drogą, może ktoś z was w komentarzach policzyć i napisać, ile razy w tym filmie powiedziałem obiekt, bo naprawdę to musi być niesamowita liczba. Co nie zmienia faktu, że tutaj właśnie na tym obiekcie stoimy i możecie zobaczyć, jak to wygląda. Już na nim oczywiście od dłuższego czasu nie ma torowiska, były tutaj dwa tory i również dwa tory wrócą po przebudowie. I on był przygotowany nawet wtedy, kiedy powstawał, na jeszcze jeden tor, żeby pod nim przejechał, jednakże z przyczyn technicznych, BHP i tak dalej, nie jest już w najlepszej kondycji, więc najprościej wyburzyć i postawić na nowo. Ale najprawdopodobniej również sam remont by kosztował tyle, że już lepiej zrobić nowy.
A wiadomo, jak się postawi nowy, to później będzie mógł służyć na 50 czy 100 lat. Także wtedy bardzo dobrze. Dalej mamy tutaj oczywiście torowisko do Warszawy Włoch. I o ile w tym materiale tego nie pokażę, może w kolejnym będzie mi się chciało zrobić bezpośredni przelot od Warszawa Włochy do Warszawy Zachodniej. Tutaj możecie zobaczyć jeszcze powstające nowe torowisko obok SKM-ki warszawskiej. Jak widzicie, dwa nowe tory. Tutaj jest przy okazji rozjazd z największym łukiem. Tutaj właśnie teraz możecie zobaczyć. Ten łuk na rozjeździe kolejowym to jest 2,5 km. Jest tylko parę takich rozjazdów w całej Polsce. Cały rozjazd nie mógł powstać w Polsce, ponieważ tak dużej huty nie ma w Polsce. I powstawał, nie pamiętam w jakim kraju, ale gdzieś daleko za granicą i właśnie przyjechał jakiś czas temu, już miesiąc temu mniej więcej, i jest tutaj postawiony i faktycznie, no, w najbliższym czasie będę chciał go zobaczyć na żywo, bo jest to kolos. Jest to kolos, jeżeli chodzi o rozjazdy, i z tego co pamiętam, po nim pociągi będą mogły naprawdę z godną prędkością ponad 100 na godzinę przejechać bez zwalniania. Także naprawdę będzie całkiem nieźle. Biorąc pod uwagę, że ten obiekt i ten cały rejon jest trochę oddalony od stacji Warszawy Zachodniej, to dobrze dla pociągów, bo szybciej dojadą do celu. To byłoby na tyle mniej więcej z tego materiału. Jeśli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. No i co dużo nie mówić, będą jeszcze dwa filmy z Warszawy Zachodniej. Jeden z przelotem nad całą budową, a drugi jeszcze też nie wiem dokładnie kiedy, ale pewnie w najbliższych dniach, z tramwaj kierunek zachodnia, czyli z budowy tunelu tramwajowego pod Warszawą Zachodnią, oraz pokrótce opowiem, jak będzie wyglądać pierwszy etap tejże inwestycji. Więc jeśli tego nie chcecie mi przegapić, to koniecznie kliknijcie ten subskrybuj przycisk, to zobaczycie, no i ten dziwny dzwoneczek, aby tego nie przegapić. Coś jeszcze mogę wam powiedzieć? Zapraszam na mój serwer na Discordzie, Avizolandia. Macie do niego link w opisie, to spokojnie możecie do niego trafić. Tam rozmawiamy również o Warszawie Zachodniej, jak i wszelakich inwestycjach z całej Warszawy. Jak i również zachęcam i zapraszam na moją grupę na Facebooku, którą stworzyłem, ale tam rozmawiamy o różnych rzeczach, nie tylko o Aviznoszu. I nie tylko o tym, co ja nagrywam, czyli o inwestycjach tramwajowych, co tam u tramwajów warszawskich. Również zapraszam serdecznie. Macie tam link teraz w karcie, żebyście nie przegapili. Dobrze, to byłoby na tyle i do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. No, niedługo się widzimy. Cześć!